Michał. Co? Michał. Patrz tam. Patrz, co tam jest. Co ty znalazłeś? Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. A dzisiaj znowu grzybki. A gdzie jesteśmy? Oczywiście na naszej starej miejscówce i będziemy zbierać kurki. Życzymy wam miłego oglądania. Grzało dzisiaj troszkę, co nie? No. Ale się teraz ładnie zachmurzyło. Jest tylko 27 stopni. Zimno się zrobiło. Teraz trochę chłodniej, ale rano była masakra. No, ale dobra. Mam pierwsze kureczki. Troszkę takie sekłe, ale zbieramy. Nie no, nie są złe. Co nie? No. Myślałem, że będzie gorzej. Biorąc pod uwagę, że tyle czasu nie padało, to... I rosną, to dziwne. No, ale wiesz, jak wtedy takie ulewy były, to jednak tej wilgoci troszkę jest. Ale ktoś tu chyba był. No nie ma takich dużych, tylko takie malutkie są. I pochowane. No. Patrz, jednak są kurki. Co nie? Myślałem, że będzie lipa. A tu? Patrz, jakie duże. Czyli tylko na początku takie malutkie były, a tu już takie fajne. To zobaczymy dalej. Będzie więcej. No. Tam masz, tu. Widzisz? Dzisiaj nie chcę zbierać. Jestem taka zmęczona. Nie wiem, nie. O, tam się chowa. Gdzie? O, tu taki gałęzie, ciężko je wyciągnąć. O, ich tu więcej jest. A nie, takie małe. O, jedną ręką to można. Co nie? Dobra. Tu więcej nie widzę. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Michał. Co? Michał. Patrz tam. Patrz, co tam jest. Co ty znalazłeś? Mojego ulubionego grzybka. Mojego? A ty nie lubisz? Nie no, jest dobry, ale no. No jakiś taki sekły, ale jest szmal... ten. Jak on się nazywa? Siedzuń. Siedzuń, a mi mówią, że to nie jest szmaciak, że... Jak ty to nazywasz? A tu jest taki mały jeszcze. Mhm. Tu jest taki. Kurde, zabieramy go. No pewnie już zabieramy. Będziesz jadła? No jak ty będziesz jadła, to ja to będę jadła, oczywiście. Jak przygotujesz. Weź go zerwij. Weź go, czekaj. Go trzeba... O! O! O i weź go. Ładnie podnieś. O! Johnny, a ty co? Chcesz grzybka zjeść, tak? Tak? Chcesz grzybka zjeść? O, ale ładna kuleczka. Mhm. I to masz wzrok. No widzisz. Dobrze, że mnie wziąłeś ze sobą. No właśnie, bo ja go nie znalazł. Dobra, ładuj go gdzieś tam do wiaderka. A ty weź jeszcze tego mniejszego. Nie, już go niech rośnie. O, ojej, Johnny, uciekaj, no. Rozwiotłeś grzybka, ale on jeszcze będzie rósł. Dam ci do koszyka. No to może do koszyka wstawić. Tylko czekaj, jego trzeba odciąć od dołu, tam jest strasznie dużo piachu. Mhm. Połóż go na ziemi. Połóż go odwrotnie, do góry nogami. Dobra, tak, nie bój się. O. Przestań! I ładnie obetnij teraz, o, to ziemia. Uciekaj, Johnny. Uciekaj. Aj, nie da spokoju. O, ładnie obetnij. Siad, John, siad. Siad, daj łapkę. Daj drugą, daj. Nie tą, daj drugą. O, widzisz. No, i rzucaj do koszyka. To idziemy dalej. Patrz, jest fajny tutaj cień w bukach. I od razu są kureczki. Trzeba zbierać. O, tych małych nie będę brał. To zabieram. Tak narzekaliśmy na te ulewy, co nie? No, no teraz by się przydało. A teraz zero deszczu. Tylko u nas zamiast tak powolutku padać cały dzień, to była jedna taka porządna ulewa. Mhm. I ten deszcz wszystki spłynął gdzieś tam, sinął dalej. Jakby tak padało przez cały dzień, to fajnie.
Ej, może narzekajmy teraz na upał. O, ale ja cały czas narzekam. Tak, i nie ma deszczu. Narzekajcie razem z nami, kochani widzowie. Zróbcie tanie z deszczu. Prosimy. Nie no, za parę dni będzie deszcz. Hmm. Ale mnie komar udziabał. Ja wyszłam w tajemniczym. Tak, narzekajmy. Tu co jest? Tu nic nie ma. Takie malutkie. No to ja takich nie zbieram. O, trafiliśmy kołpaczki. Lubisz kołpaki? Ze słoiczka. Ja też. Patrzcie, ile ich rośnie. Ale zająć życie, to wszystkie będą robaczywe. I to na pewno. O, od razu widać. Zjedzane wszystko. A nie, to jakiś żuczek zjadł. On nie zdrowy, tylko żuczek zjadł. Nie, tam będzie. Dobrze. To jest robaczywe. A ten, malutki, malutki. A, do wyrzucenia. Bardzo dużo ich tu jest, ale... No niestety. No takie malutkie już. Są dziurawe. A. Lipa. Lipa, za gorąco jest. O, ten... Ten jest zdrowy jeden. A są dwie dziurki, to bierz. Ja to zjem. A, ty... Zbieraj kurki. A nie, to jednak za dziurawe. Jeden jest zdrowy. Co piasek, gorąco? Jeden jest zdrowy. Nie ma co nawet się patrzeć na te kołpaki, bo wszystko dziurawe. Dasz radę zejść? Tak. To jest strasznie stromo. Jakie buciki dzisiaj ma fajne. Zapomniałem buty wziąć. Adidasach musisz chodzić. Teraz tu. Wyjdziesz tu? No oczywiście, że tak. Dobrze trzymaj. Ale słabiutko z tymi kurkami. No, zdanie się nie opłacało. Ale jak to, ja zawsze mówię, na dwa obiady będzie. Powiedzmy. No. Ty co, Johnny, co robisz? Karolina, patrzyłem w statystyki i 90% widzów, którzy oglądają nasz kanał, nie subskrybuje kanału, więc co mają zrobić? Zasubskrybować to w tym momencie. No właśnie. Nie wiem, jak się wkleja, ale tu na Karolinie głowy ma być taki napis, subskrybuj. Powoli wracamy. Takie małe sychlaki są. Ty masz jeszcze mniej. Ale jest ten szmaciak. Czy jak on się nazywa? Siedzuj sosna. A, zapomniałem znowu. Ale no, wracałem pomału do auta, bo strasznie gorąco, nic się nie chce. O, jest lipa troszkę. Trzeba czekać na deszcz. Mhm. Którego przez najbliższe dni na pewno nie będzie. Ale tak do tygodnia może coś popada. No, tak to właśnie jest. Susza straszna. Żony, co tam masz? Co tam masz? Co tam masz? O, patrz, kurki. Kurki, żony, kurki rozdeptałeś prawie. Tak. On to lubi te grzyby rozdeptywać. Tak, mogę. Ale komary atakują. No, teraz nie atakują. Dobrze, że idziemy do auta. Tak. No i zobaczcie, tyle udało się nazbierać. Troszkę kurek i szmaciak. Zawsze coś. No, zawsze coś, ale dzisiejszy wypad uważam za nieudany. No niestety, pierwszy raz nieudany. No. No i co? No, będziemy się z wami żegnać. Do następnego odcinka. Trzymajcie się!